Mówiąc o żołnierzach wyklętych, czy też żołnierzach niezłomnych, mamy na myśli podziemie antykomunistyczne, niepodległościowe, które rozpoczęło swoją działalność po 1944 roku. Było ono kontynuacją dotychczasowego podziemia z okresu okupacji niemieckiej. Nawiązywało do idei i wartości z czasów II wojny światowej, dlatego też określane jest mianem tak zwanej drugiej konspiracji. Musimy jednocześnie pamiętać, że zjawisko podziemia antykomunistycznego nie występowało tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zależnych od Związku Sowieckiego. Na przykład na Litwie, w Łotwie, Estonii, Ukrainie czy też Białorusi. Samo sformułowanie żołnierzy wyklęci ma swój początek w 1993 roku. Wówczas zostało po raz pierwszy użyte w tytule wystawy, której autorem był historyk Leszek Żebrowski, natomiast organizatorem Liga Republikańska na Uniwersytecie Warszawskim. W prostej linii nawiązuje ono i opisuje charakter tamtego okresu oraz cele, jakie przyświecały ówczesnym władzom komunistycznym, które wykorzystując całą machinę propagandową chciały zniszczyć pamięć o tych ludziach, chciały całkowicie wymazać ich z kart polskiej historii. W okresie Polski Ludowej nie można było przecież głośno o nich mówić, a jeżeli już mówiono, to władza robiła wszystko, aby zjawisko podziemia budziło w społeczeństwie tylko i wyłącznie negatywne emocje. Stąd też przypisywano im czyny kryminalne, oskarżano o szpiegostwo, o współpracę z Niemcami, określano ich mianem bandytów, band reakcyjnych, czy też zaplutych karłów reakcji. Tak zwaną drugą konspirację tworzyli głównie przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego. Wielu było reprezentantów struktur narodowych. Wśród osób mających doświadczenie wojskowe, nierzadko bardzo bogate, już od dłuższego czasu działających w podziemiu, warto wymienić między innymi rotmistrza Witolda Pileckiego, który swoją służbę na rzecz państwa polskiego rozpoczął już w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, następnie zaangażował się w działalność podziemną, najpierw w ramach Tajnej Armii Polskiej, później Związku Walki Zbrojnej. Musimy pamiętać, że rotmistrz Witold Pilecki podjął decyzję, że ochotniczo przedostanie się do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dlatego też 19 września 1940 roku dał się złapać podczas łapanki zorganizowanej na warszawskim Żoliborzu pod przybranym imieniem i nazwiskiem Tomasz Serafiński. W obozie przebywał do 1943 roku, zbierał informacje na temat tego, co działo się w Oświęcimiu, tworzył wśród więźniów konspiracje. Po ucieczce nadal działał w podziemiu, w 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim, dostał się do niewoli niemieckiej, przebywał w Oflagu w Murnau. W 1945 roku po wyzwoleniu obozu przez armię amerykańską nawiązał kontakt z drugim Korpusem Polskim we Włoszech. Jesienią tego roku przyjechał do Polski, aby prowadzić działalność wywiadowczą. W 1946 otrzymał natomiast rozkaz od generała Władysława Andersa, aby ewakuował się na zachód, bowiem w Polsce był już spalony. Rotmistrz Witold Pilecki nie zdecydował się jednak opuścić ojczyzny. Po pierwsze, miała tutaj zostać jego żona oraz dzieci. Po drugie, nie było odpowiedniej osoby, która mogłaby zająć jego miejsce. W maju 1947 roku został aresztowany i poddany okrutnemu śledztwu w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Po wszystkim miał powiedzieć, że to, co zobaczył w Oświęcimiu, to była igraszka. Można więc sobie wyobrazić, w jak okrutny sposób został potraktowany. 15 marca 1948 roku razem ze swoimi współpracownikami
Marią Szelongowską oraz Tadeuszem Płużańskim, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2 miesiące później. Warto również wspomnieć o cichociemnym, świetnie wyszkolonym majorze Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapora, który po zrzucie w nocy z 16 na 17 września 1943 roku w okolicach Wyszkowa został przydzielony do Kedywu Okręgu Armii Krajowej Lublin, a następnie przynależał do Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród osób mających doświadczenie wojskowe, wywodzących się z kręgów wojskowych, należy również wymienić pułkownika Franciszka Niepokulczyckiego, majora Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszka, Henryka Flamego pseudonim Bartek, Józefa Franczaka pseudonim Lalek, czy też pułkownika Łukasza Cieplińskiego pseudonim Pułk, prezesa czwartego, czyli ostatniego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który został aresztowany w Zabrzu i skazany na karę 5-krotnej kary śmierci. Wyrok na nim i na jego 6 współpracownikach wykonano 1 marca 1950. 51 roku w więzieniu mokotowskim. Wtedy zginęło kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej organizacji konspiracyjnej, która wywodziła się z Armii Krajowej i właśnie na pamiątkę tamtych wydarzeń 1 marca, począwszy od 2011 roku, obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podziemie antykomunistyczne angażowało się również wiele bardzo młodych osób, które dopiero wchodziły w dorosłe życie, zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Najlepszym, myślę, najbardziej wyrazistym przykładem jest tutaj Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka i łączniczka w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, dowodzonej przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę, która w 1946 roku została aresztowana, skazana na śmierć i stracona razem z Feliksem Sermanowiczem pseudonim Zagończyk na kilka dni przed swoimi 18 urodzinami. Tak więc podziemie antykomunistyczne było tworzone przez różnych ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, wykształceniu, doświadczeniu życiowym, dla których wspólnym mianownikiem było przekonanie, że tylko dalsza walka i dalszy opór może przynieść Polsce niepodległość. Dlaczego w ogóle decydowano się na kontynuację walki? Otóż przyczyn, motywacji było kilka. Na pewno spore znaczenie w tym obszarze miało wychowanie narodowe, wychowanie obywatelskie, które w okresie odbudowy państwa polskiego po I wojnie światowej miało sprzyjać przede wszystkim procesom integracji. Wpływy wychowania, zwłaszcza obecnego w nim patriotyzmu, podkreślała Janina Wasiłowicz-Smoleńska, pseudonim Jachna, która do podziemia zeszła razem ze swoimi rodzicami i która w momencie wybuchu II wojny światowej miała 13 lat i uczęszczała do gimnazjum. Wspominała ona, że nikt nie mówił w tamtym czasie: bądźcie dobrymi Polakami, kochajcie swoją ojczyznę. Chętnie i często poruszano natomiast zagadnienia związane z XIX-wiecznymi powstaniami narodowymi. Przybliżano młodym ludziom sylwetki Polaków, którzy włożyli wiele wysiłków w odzyskanie przez Polskę niepodległości, autorytetów, wzorów do naśladowania. Musimy mieć też świadomość tego, że z tematem walki czy poświęcenia ci młodzi ludzie spotykali się nie tylko w szkole, ale także podczas spotkań z krewnymi, weteranami w różnego rodzaju organizacjach młodzieżowych czy w kościele. Pokolenie II Rzeczpospolitej, a tutaj tylko wspomnę, że wymienieni już przeze mnie Henryk Flamme, Hieronim Dekutowski czy Józef Franczak to były właśnie osoby urodzone w 1918 roku, w związku z czym wychowywały się, dorastały, kształtowały w wolnej, niezależnej Polsce w okresie, kiedy bardzo widoczna była duma z tego, że po 123 latach niewoli udało się Polsce odzyskać niepodległość. To,
jakie postawy przyjmowało społeczeństwo polskie w okresie okupacji, w jaki sposób się zachowywało. Wynikało więc w dużej mierze właśnie z takiego, a nie innego wychowania oraz wpajania określonych wartości. Kontynuacja walki miała także wymiar moralny, miała pokazać, że Polacy nie pogodzili się ze zniewoleniem, że nie złożyli broni. Był to bunt wobec nowemu porządkowi, nowemu systemowi, wobec sowietyzacji. Dla tych ludzi wojna się nie skończyła, zmienił się tylko okupant. Dla żołnierzy była to również kontynuacja żołnierskiego obowiązku. Musimy pamiętać, że jeszcze przez pewien czas wierzono, że sytuacja w Europie jest na tyle niestabilna, że może dojść do kolejnego zbrojnego konfliktu pomiędzy Józefem Stalinem a aliantami zachodnimi. Dzisiaj wiemy, że tak się nie stało. Co warto podkreślić, to, że kontynuacja działalności podziemnej bądź w ogóle jej rozpoczęcie wymagało olbrzymiej determinacji. Wiązało się to bowiem z życiem w bardzo trudnych warunkach, z dala od krewnych, bliskich i wiązało się z ciągłym ukrywaniem pod zmienionymi personaliami. Nasilenie działań podziemia na terenach wschodnich wynikało ponadto z doświadczeń osób, którym przyszło żyć pod okupacją sowiecką. Spore znaczenie miały także represje aparatu bezpieczeństwa, chęć ochrony siebie i innych. Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną funkcjonowały jednostki sowieckiego kontrwywiadu wojskowego SMIERZ oraz NKWD. Niedługo później, przy wsparciu sowieckich oficerów, w miastach wojewódzkich i powiatowych zaczęły tworzyć się zalążki urzędów bezpieczeństwa publicznego. Miały miejsce aresztowania, wywózki. Sądy wojskowe wydawały bardzo wysokie kary, łącznie z karą śmierci. Procesy pokazowe stały się zresztą narzędziem władzy do zastraszania społeczeństwa. Tutaj tylko wspomnę, że pomiędzy 1944 a 1956 roku orzeczono 8 tysięcy kar śmierci, z czego połowę wykonano. Oddziały partyzanckie zbierały informacje na temat metod i mechanizmów działania władz. Doskonale zdawano sobie sprawę, jak wyglądały śledztwa. Zdawano sobie sprawę z tego, że za prowadzoną działalność grozi ten najwyższy wyrok, czyli kara śmierci. Była to też jedna z przyczyn, dla której wielu wybierało to życie podziemne, życie w lesie. Dla tych ludzi nie było odwrotu. Mieli świadomość tego, że poddanie się wcale nie uratuje im życia. Prawdą jest, że część działaczy podziemia skorzystała z amnestii. Nie zawsze dawała ona jednak możliwość powrotu do normalności. Taki los spotkał genera Augusta Emila Fierdorfa Nila, który w 1945 roku trafił do łagrów sowieckich. Kiedy wrócił do Polski, żadnej działalności konspiracyjnej już nie prowadził. Chciał normalnie żyć. Ujawnił swój stopień generalski, swoje dane osobowe. A mimo to został powieszony jako człowiek współpracujący z Niemcami. Amnestia służyła więc przede wszystkim władzy. Pozwalała jej bowiem zdobyć bardzo cenne informacje. Komuniści zakładali kartotekę każdemu, kto się do nich zgłosił, bardzo dokładnie i skrupulatnie dokumentując kontakty takiej osoby. Łącznie historycy szacują, że w całym okresie w działalność podziemia było zaangażowanych od 120 do nawet 180 tysięcy osób. Połowa z nich wywodziła się z Armii Krajowej i przynależała do Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Około 30-40 tysięcy to byli reprezentanci struktur narodowych.
Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Mniej więcej taka sama liczba to były osoby zrzeszone w różnego rodzaju lokalnych organizacjach i nieafiliowanych oddziałach zbrojnych. Najaktywniejsze były natomiast województwa rzeszowskie, białostockie, kieleckie i lubelskie. Działalność podziemia słabła wraz z upływającym czasem. W sierpniu 1945 roku władza ogłosiła pierwszą amnestię, z której skorzystało około 30 tysięcy ukrywających się. Pewien wpływ na zmniejszenie się liczebności oddziałów miał powrót do Polski Stanisława Mikołajczyka, kiedy to część konspiratorów zamieniła działalność podziemną na działalność jawną w ramach struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Również dowództwo Delegatury Sił Zbrojnych prowadziło akcję tak zwanego rozładowywania lasów, w której zachęcano ukrywających się do porzucenia działalności podziemnej i politycznego zaangażowania. Wierzono bowiem, że w Polsce jest możliwe jeszcze dojście do jakiegoś kompromisu politycznego. Nadzieje te okazały się jednakże płonne. Wiara w zwycięstwo została bardzo mocno zachwiana w wyniku sfałszowanych przez komunistów wyników referendum ludowego z czerwca 1946 roku oraz sfabrykowanych wyników w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947. W tym samym roku, dokładnie 22 lutego, została ogłoszona druga amnestia, na skutek której na przestrzeni marca i kwietnia ujawniło się ponad 50 tysięcy osób. Ponad 20 tysięcy zostało zwolnionych z więzień. Władza zdobyła w ten sposób bardzo cenne informacje, które wykorzystywała później w swoich działaniach operacyjnych. W tym czasie liczebność podziemia wynosiła pomiędzy 1100 a 1800 osób. Po 1950 roku było to zaledwie 400 osób, niespełna 400 osób. Oddziały te były stopniowo likwidowane przez UB i KBW, czyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dodatkowo w 1952 ogłoszono trzecią, zaś w 1956 roku czwartą amnestię i w zasadzie do tego 1956 podziemie antykomunistyczne przestaje w ogóle funkcjonować. Ostatnią grupę liczącą trzy osoby, dowodzoną przez podporucznika Stanisława Marchewkę, pseudonim Ryba, zlikwidowano na początku marca 1957 roku w okolicach Łomży. Natomiast ostatni partyzant, Józef Franczak, pseudonim Lalek, po ponad 20 latach działania w podziemiu został zastrzelony w czasie walk z SB i ZOMO 21 października 1963 roku w okolicy miejscowości Piaski na Lubelszczyźnie.